w tej chwili w film. No jeszcze tutaj w polskiej netflixowej produkcji maczałam palce, również takiej właśnie kobiecej, to się nazywało Erotika 2022, też taki skład kobiety, pisarki, kobiety, reżyserki. I jeszcze coś w Kanał Plusie, jak to się nazywało, pisarze, coś takiego, co, gdzie pisarze występowali i pisali, także to też. Także te projekty przychodzą, ja mówię, nie szkoliłam się w tym kierunku nigdy. Ale wydaje mi się, że ciekawie jest myśleć obrazami. Zresztą tak jak piszę powieści, to wydaje mi się, że od razu myślę obrazami, więc nie jest to dla mnie jakieś takie trudne i mam nadzieję, że efekty będą dobre. Tak, przepróbowałaś się jako dramaturżka. Ja teraz sobie to uświadomiłam, że pani Furia była też, miała wersję teatralną we Wrocławskim Teatrze. Tak, Wrocławski Teatr Dramatyczny, tak się nazywa. Pani Furia tam wręcz jakieś nagrody wygrała, bo to była adaptacja, ja zrobiłam adaptację właśnie tą teatralną i została wystawiona bardzo ciekawie zresztą. Ciekawa byłam, kto zagra Ediego, który jest po prostu czarnoskórym bohaterem, który przyjeżdża z Kinszasy do Brukseli. Okazało się, że zagrał go Wiesław Cichy i bardzo przekonująco, także nie było tutaj... To tak uniwersalny poziom się z tego zrobił rzeczywiście, po prostu opresji takiej i rasizmu, ale też w ogóle wykluczania, mechanizmu wykluczania. Wszystko się jakoś splata i wątki teraz mi się tak układają inaczej niż mam to zapisane w tym ładnym zeszycie, który jest zeszytem Alicji w Krainie Czarów. Dlaczego mi się splatałem? Ponieważ wczoraj mieliśmy takie spotkanie warsztatowo-prezentacyjne i między innymi odbyliśmy dyskusję na temat bohaterki, która dotknięta jest przemocą i tego, jak ją poprowadzić, jak pokazać taką bohaterkę. I oczywiście już wczoraj myślałam o wątkach swoich powieści, a teraz, kiedy opowiadasz o filmie, to tym bardziej jeszcze chcę cię o to dopytać, żebyśmy też mieli tutaj miały taką podpowiedź warsztatową trochę, dotyczącą tego, czy właściwie to zabrzmi trochę naiwnie, a jednak zadam ci w ten sposób to pytanie, wybacz, ale trzeba w pewnym momencie, kiedy chcemy opisać kobietę dotkniętą przemocą, podjąć jakąś decyzję, czy chcemy ją pokazać jako ofiarę, czy pokazać ją jako mścicielkę. I od tego wyboru zależy właściwie wszystko, od tej intencji, którą mamy na początku. Możemy ją pokazywać, właśnie ciekawym kontrapunktem dla tego myślenia jest chyba przystupa, w której zastosowałaś taki rodzaj narratorki niewypowiadającej głośno tego, co myśli o sytuacjach, które widzi, a to są sytuacje przemocowe najczęściej. Tak widzę twoją twórczość jako przedzieloną tą powieścią. Od tego momentu, kiedy ją napisałaś, twoje bohaterki już raczej nie są biernymi ofiarami. I powiedz, czy to jest świadoma decyzja, czy to jest taki program opowiadania o kobietach, którym raczej pokazujesz je już po tej drugiej stronie, kiedy nie są ofiarami, tylko mają siłę. To jest kwestia chyba dojrzałości takiej, którą zdobywam. No, minęło wiele lat od czasu wydania przystupy i to wszystko wychodzi, wiesz, z bebechów. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłam, że to będzie program, tylko uświadamiam sobie, że w ogóle dla mnie koncept kobiety, która jest ofiarą, na przykład koncept taki właśnie feministyczny, bo o tym żeśmy wcześniej trochę dyskutowały, który zakłada, że cały czas mówimy o przeszłości, że cały czas odnosimy się do sytuacji, kiedy nie miałyśmy praw i kiedy nie mogłyśmy studiować i jakby osadzamy się w tej właśnie roli ofiary, wydaje mi się konceptem nietrafionym i już takim przebrzmiałym. I ja nie wiem, czy instynktownie, czy trochę też intelektualnie zaczynam sterować w stronę takiej sylwetki samoświadomej dużo bardziej, czyli kobiety, która wie, jaka była historia, ale też wie, jakie ma w tej chwili prawa i czego może wymagać od życia. I czego może wymagać w ogóle od rzeczywistości, od, nie wiem, od prawa, od państwa i tak dalej. Więc tak jak mówiłaś o przystupie, rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że dopiero teraz, że ona jest obserwatorką. No ona jest w ogóle takim konstruktem
literackim, który jest lustrem na gościńcu. Tak sobie ją widziałam zawsze, że jest ustawione lustro i ludzie ją mijają, przechodzą, a ona odbija po prostu trochę krzywe takie jakby odbicie. Natomiast apogeum chyba Mścicielki będzie Alia, czyli moja bohaterka z Pani Furii, która już jest bardzo sprawcza, ale ona też podlega, jakby wpada w szpony systemu w pewnym momencie, czyli nie wie, czy ma mścić się do końca i być bezkompromisowa, jak kiedyś ten kowboj, powiedzmy, nie wiem, w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie, czy ma jednak spuścić z tonu w pewnym momencie. Ta moja bohaterka filmowa, o której mówimy, notabene to była prawdziwa postać, bo tak jak mówię, myśmy fikcjonalizowały autentyczne wydarzenia, które się wydarzyły we Francji, opisane zostały przez prasę. I ta moja bohaterka jest prawdziwą dziewczyną, której przydarzyła się historia taka, że wracała o 3 rano z jakiejś tam balangi i ktoś ją zaczął zaczepiać i tak agresywnie. Ona była sama na przystanku, sama na ulicy, nie wiedziała, co ma zrobić. No ale tak się stało, że uprawiała boks. No i oczywiście później jakby sytuacja się rozwinęła dramatycznie, wymknęła się spod kontroli w tym sensie, że ona, to jej się wymknęło spod kontroli, pobiła tego człowieka. I jakby to, co ja opisuję w tej książce, w tym scenariuszu, to jest właśnie ten proces takiego przekręcenia się w niej, ten moment, kiedy ona przestaje się bać i zaczyna czuć w sobie taką straszną złość. I tą złość wywala po prostu. Także być może to samo się dzieje z moim, wiesz, pisaniem na ten temat. Ja sobie przypominam takie swoje wrażenia sprzed lat, odczucia z szkoły samoobrony. Ten moment, w którym dowiadujemy się, że można zupełnie dużego mężczyznę przewrócić i unieruchomić. I to jest ten moment sprawczości, w którym chyba odzyskuje się kontrolę nad własnym strachem, nad tym lękiem, że w ciemnej ulicy ktoś może mnie zamordować. Ale wczoraj rozmawiałyśmy trochę inaczej o tym, znaczy o tym, że nawet jeżeli mamy tę sprawczość, to ta rzeczywistość, która nas teraz otacza w Polsce, bardzo szybko może nam ją odebrać. Że trudno jest się pozbierać, kiedy jest się tak atakowaną z każdej strony i to zagrożenie tak gęstnieje, jakbyśmy szły przez takie miasto, które za każdym rogiem ma dla nas jakąś obelgę. To jest doświadczenie takie poststrajkowe i ono jest trudne chyba do okiełznania, bo ono pędza nas w pozycję depresyjną. Nam jest się trudno przekonać samym, że jesteśmy sprawcze w sytuacji, w której no cały świat nam mówi, że nie jesteśmy sprawcze. Co wtedy robić? Ale to nie jest cały świat, bo tak sobie teraz uświadamiam, że ja słucham ciebie, bo to jest ze środka ta opowieść właśnie o tym też zmęczeniu aktywistek, prawda? O zmęczeniu właśnie reagowaniem bezpośrednim na ulicach. To jest może do wypalenia doprowadzić. Ale to nie jest cały świat, to jest tu, tylko Polska. Natomiast tak naprawdę na świecie, ja mówię w tej chwili o tym kręgu, który znam, ten frankofoński krąg w Belgii, we Francji, jak rozmawiałyśmy, czy w ogóle rozmawialiśmy z ludźmi o tym, co się dzieje w Polsce, bo zdziwienie było przeogromne, to tak naprawdę Polki są bohaterkami. Nie pamiętam tak dużego poruszenia i tak dużego szacunku, jak ostatnio to było przy okazji Solidarności, ale to też tego nie pamiętam, no bo jeszcze wtedy nie byłam tam, ale ludzie mi mówili, że tego typu właśnie wydarzenia jak Czarne Marsze, czy właśnie te protesty ostatnie, cały czas wspominali o Solidarności. Także to nie był wyraz podziwu dla Polski, tylko to był wyraz podziwu dla Polek. I bardzo to się powtarzało we wszystkich rozmowach, no a oczywiście rozmowy były, no bo jako Polka jestem jakąś tam, nie wiem, pytana jako ta reprezentantka, co się działo właściwie, więc tłumacząc, nie jestem w stanie wytłumaczyć postawy rządu i tego wszystkiego, co się dzieje, natomiast jestem w stanie powiedzieć, co my czujemy, no bo ja się jednak utożsamiam z tym, co się tu dzieje. Prawo tutaj jest prawem, przestaje być prawem europejskim. Także mówię, to jest szerszy kontekst tego wszystkiego. Wielki podziw po prostu, dlatego że kobiety wyszły i się upomniały. Dziękuję, że to mówisz. To nas na pewno wzmacnia, nie tylko w swoim imieniu. Dziękuję. Myślę, że wiele z nas tutaj, też kobiet siedzących,
znam i wiem, że potrzebujemy takiego. Ale zostawmy ten ciemny świat literatury. Chociaż chcę cię zapytać najpierw o pewne rzeczy związane z Brukselą, zwierzęcością w mieście. Chcę cię zapytać o ten podmiot, który tam skonstruowałaś dla nas, czyli o taką planerkę, czyli tę kobiecą odmianę planera takiego beniaminowskiego, melancholijnego, to zupełnie go już odsuwamy, nie o kogoś takiego chodzi, ani nawet o taką planerkę planerującą z dawnych tekstów literackich, która chodzi po mieście, przegląda się w wystawach i jest taką kobietą kapitalizmu, która wyszła już z domu, może pracuje jako ekspedientka w jakimś sklepie, w domu towarowym, ale ponieważ okna wystawowe odbijają jej wizerunek w nieskończoność, to ona jest skazana na ciągłe przeglądanie się w tych szybach, lustrach i jest złapana w szpony tego kapitalistycznego miasta. I właściwie cóż z jej łazęgowania, skoro i tak jest w potrzasku. A ty nam proponujesz innego rodzaju zwiedzanie miasta. Czy mogłabyś powiedzieć jak? Nawet nie wiem, czy zwiedzanie, tylko takie obcowanie z miastem. Miasta w ogóle wydają mi się absolutnie fascynującymi bytami, gromadzą bardzo dużą ilość ludzi, a jednocześnie zaczynają odzyskiwać swoją wiejskość i zaczynają się rozlewać coraz bardziej. Także bardzo dużo o miastach czytam, ale też po tych miastach chodzę. I ten drugi człon tytułu, Zwierzęcość w mieście, on się oczywiście odnosi do zwierząt, które tam się też pojawiają, ale odnosi się przede wszystkim do zwierzęcia w nas. Czyli, o, straciłam głos? A nie, mam go cały czas. Ta zwierzęcość w nas to jest właśnie to takie chodzenie mantryczne, odczuwanie swoich kroków, wsłuchiwanie się w swój oddech, taki rodzaj odzyskiwania przestrzeni. Bo tak jak myślę sobie, Bruksela jest miastem bardzo, bardzo właśnie takim kompaktowym, jakby no niedużym, no to nie jest Warszawa, to jest coś takiego, co się da ogarnąć na piechotę właśnie. I to chodzenie właśnie po mieście oswaja, widzi się wszystkie detale i miasto się staje wtedy przyjazne. No i zawiązuje się taka lokalność, także ta zwierzęcość to jest właśnie między innymi ta nasza zwierzęcość. Przez chwilę, ale czy on coś daje, ale to ja myślę, że daje i dzięki temu nie. Nie, no właśnie w tym, że nie. A mnie i tak pewnie słychać bez tego mikrofonu. Nie wiem, czy jaki to ma związek z tą kamerą, która tu stoi, czy ona cokolwiek z nami robi, czy to też atrapa, więc właściwie, no właśnie tak. Czy możemy się czuć swobodnie, nie zwracając na technikę uwagi. Ja sobie przypomniałam, sięgając tę książkę, która jest zresztą kolejną z takiego cyklu. To są takie pomyślane przez wydawnictwo Wielka Litera, ale nie tylko, bo w innych wydawnictwach też takie książki się ukazują, które są antyprzewodnikami, czy takimi nieprzewodnikami, albo osobistymi przewodnikami. To są miasta pisarzy, miasta osób, które w nich mieszkają i widzą je w inny sposób niż autorzy takich przewodników, którzy chcieliby nam pokazać, niż autorstwa takich przewodników, którzy chcieliby nam pokazać wszystkie zabytki do zaliczenia w ciągu 2-3 dni, wszystkie ważne punkty, no i oczywiście przy okazji sprzedać nam rozmaite usługi. Żeby się od tego uwolnić, no to można pojechać w jakieś miejsce, tak jak to proponujesz, i odzyskać ten, wejść w jakiś rytm. Nie wiadomo, czy będziemy współbrzmieć z tym miejscem, bo ja próbuję to wyobrazić sobie, przypomnieć sobie takie różne sytuacje z własnego życia, nie turystycznego, tylko z takich właśnie wrzucam w miasta, w przestrzenie, których nie znałam, często w miejsca, których języka nie znałam, na przykład.
I to nie zawsze jest takie łatwe wpaść w ten rytm, który będzie przyjemny, który pozwoli coś poznać, rozpoznać, ale jednocześnie jakoś zrealizować własną potrzebę poznawania świata. Czasem to jest dezorientujące, czasem to jest taka gonitwa, nie wiadomo w którym kierunku, czy nawet po prostu gubienie się w przestrzeni. Więc czy tu instynkt może nas prowadzić, czy wystarczy instynkt, czy jednak nie ma wyjścia, trzeba skądś czerpać wiedzę o szlaku, którym możemy się przejść. No tak, ojej, teraz jestem tak głośno. Dobrze, będę miała ten mikrofon dość daleko, ale słychać, rozumiem, aż gdzieś pewnie w koszalinie. Ta książka o Brukseli jest takim jakby wejściem chyba pod ziemię miasta, dlatego że główną bohaterką jest rzeka, której nie ma. Rzeka, którą zamurowano. Ona jest taką księżniczką, którą ten właśnie Łobuz Leopold II, król Belgów, zamurował. On oczywiście ma na sumieniu też inne rzeczy, a zwłaszcza kolonizację Konga, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Natomiast właśnie to zamurowanie rzeki jest też taką zbrodnią na mieście wykonaną. I dla mnie ta książka jest właśnie, no nie wiem, ten chwyt literacki z zamurowaną rzeką, to jest takie odsłuchiwanie historii spod spodu. Także to, co ja proponuję w tej książce, to nie jest, żeby się przejść po zabytkach, tylko żeby może przeczytać książkę i wiedzieć, jaka jest specyfika miasta, ludzi, historii, poznać ich główne problemy i wtedy wejść w tą przestrzeń, bo tam opisuje różne palące problemy, typu właśnie milczenie wokół kolonizacji. To jest bardzo duży problem Belgów, który trudno nam chyba zrozumieć, bo w Polsce jednak przetaczają się dyskusje na tematy właśnie takie podmiatane pod dywan, czyli jedwabne jednak zostało nazwane w pewnym momencie. Czy teraz jest kwestia pańszczyzny, czy w ogóle klas społecznych, prawda? Teraz się omawia bardzo, bardzo dokładnie już w książkach i chyba w prasie. Czasami zbyt efekciarsko, ale się jednak omawia. Tam natomiast nie. I z ogromnym trudem ten temat się przebija. On zresztą się przebija, potem się znowu w ciszę jakąś tam zapada. I to, co proponuję, to jest, żeby pojechać do miejsca, którego zna się bolączki, ale zna się też jakby dobre rzeczy, czyli na przykład opisuje kobiety, które otaczały Leopolda, bo Leopold II wydał mi się postacią już na tyle opisaną, taką, która ma swój głos, dał wyraz temu głosowi, na przykład przebudowując miasto. No, występuje tam jako bohater wielu biografii. Podczas gdy jego żona i trzy córki nie miały takiej możliwości i zaistniały tylko i wyłącznie jako ktoś, kto wypełnia role społeczne konkretne, czyli żony i córek. Właśnie te dynastyczne małżeństwa, to wszystko, one były zawsze opisywane jako księżniczki, jako żona królewska i tak dalej. Tymczasem one miały swoje fajne życia. Znaczy, niezbyt fajne, ale bardzo takie jakby były tam emocje, były dramaty. I to próbowałam właśnie zrekonstruować, a o dziwo nie ma zbyt wielu materiałów. Znaczy są ich listy, ale nie ma zbyt wielu opracowań żadnych na ten temat. Także one są właśnie tak schematycznie bardzo przedstawiane, co też jest ciekawe, prawda, że kobiety były jednak klasyfikowane w jakiś sposób. Także to opisuje różne postaci kobiece, takie jak dziennikarki czy pisarki, które tam tworzyły i nie miały łatwego zadania, bo to 100 lat temu w Belgii nikt pisarzy nie cenił, a pisarek już tym bardziej. Bo to było społeczeństwo świeżo wzbogacone, dość noworyszowskie, takie, które chciało mieć czyste, wypucowane kamienice i błyszczące parkiety i w ogóle literatura jakby nie była w kręgu ich zainteresowań. W przeciwieństwie do sąsiedniej Francji, która była bardzo już zaawansowana. Między innymi stąd się wziął się dramat Baudelaire'a, który wyjechał z Francji i miał nadzieję na wielką karierę we frankofońskiej Belgii, ale Belgia w ogóle nie miała ochoty na to, żeby poeta tam przyjechał. Ta kwestia zainteresowania, że faktycznie bardzo czuły nadmiernie teraz jest, ale to nic. Będziemy sobie radzić.
Jest ciekawe, jak w ostatnich latach ten wątek rzeki się pojawia u ciebie. Teraz w ostatnich tygodniach Małgorzata Lebda biegła z nurtem Wisły. Miała taki niesamowity projekt, żeby biec i opisywać. Materiał ma się ukazać w piśmie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś powtórzenie, czy że ten temat jest jakoś tak eksploatowany, bo myślę, że jest to jakoś archetypiczne, że nas ciągnie do tej opowieści o rzece. My w Szczecinie też mamy taki wątek właśnie tego historii odwrócenia od rzeki, jak się często mówi, tak, w wielu miastach, że rzeka jest, ale właściwie nic o niej nie wiemy, a jednocześnie, kiedy zaczynamy myśleć o tym, jakim iść tropem, to gdzieś nas ciągnie do tej wody, którą można przemieścić się i gdzieś dalej popłynąć. Więc może faktycznie ten ruch powrotu do rzeki i historia zabetonowania to jest jakiś sposób na to, żeby się przedrzeć przez to wszystko, co jest nawarstwione na mieście, tak, nadbudowane. Ale oprócz takiego głębszego wątku, o którym teraz mówisz, no jakiś sposób chodzenia po mieście jednak w tej powieści się, opowieści też się pojawia, powieści opowieści. I pomyślałam o tym, że też mógłby się powiązać z rzeczami, które się pojawiają w waszych, twoich i Sylwii felietonach, ale też gdzieś w takim bocznym nurcie rozbójniczek. Mianowicie chodzi mi o pewną filozofię życia. Takiego życia, które chce się sprzeciwić właśnie temu, co nawarstwione, zeskorupiałe, ale też życia konsumpcyjnego. Chodzi o to, żeby pójść na Pchli Targ na przykład, a nie do eleganckiego butiku. Żeby zabłądzić gdzieś w boczną ulicę, a nie być w tym, właśnie odbijać się w tej szybie, tak jakby to. I czy to jest jakiś, jak to odczuwasz? Czy to jest zwrot w kulturze, który jest w tej chwili i którego się będziemy już trzymać? Czy to jest jakaś efemeryda, jakieś chwilowe zawirowanie, a za chwilę nas nowe pomysły na to, jak sprzedawać, kupować i konsumować, złapią znów swoje szpony? Czy mam nadzieję, że to nie będzie tymczasowe. Mam wrażenie, że jesteśmy przesyceni, przynajmniej w kręgu kultury zachodniej, że jesteśmy przesyceni po prostu rzeczami i że to widać. I mam wrażenie, że wyrasta nowe pokolenie w tej chwili ludzi, którzy mają coraz większą świadomość tego. Także te wszystkie protesty przeciwko właśnie modzie na przykład, która zresztą w kręgu samej mody się tam pojawiają takie głosy, no tylko to są takie głosy, które się nawzajem tam zżerają i sprzedają, także to już jest grubsza manipulacja. Ale wydaje mi się, że dochodzimy do tego, że kwestie klimatyczne zaczynają być tak istotne, że strach jest ważniejszy od konsumpcji. Aczkolwiek między innymi po to napisałam Rozbójniczki, żeby ta świadomość była w nas naprawdę, żeby wiedzieć co robimy, żeby czytać rozmaite rodzaje manipulacji, czyli na przykład propagandę, która stoi za reklamą, czy w ogóle propagandę pewnego stylu bycia i życia. Bo to jest coś, co właśnie napędza kapitalizm. Jak się czyta te sygnały, jak wiadomo, jak czytać nie tylko reklamy, ale w ogóle nie wiem, artykuły, co stoi za artykułami prasowymi, co stoi za właśnie Facebookami i różnymi mediami społecznościowymi, no to wtedy wiemy i możemy dokonać wyboru. Natomiast jak nie wiemy, to dajemy się manipulować i wchodzimy właśnie w ten krąg kapitalistycznego kołowrotka i tej konsumpcji. Się dużo nad tym ostatnio zastanawiam, bo to są takie nierozstrzygalne kwestie, bo wszystko jest natychmiast przechwytywane. Żyjemy w takim świecie, w którym wszystko jest przechwytywane. No więc na przykład, gdyby pozostać przy przewodnikach i opowieściach o miastach, to
możemy sprzeciwiać się masowej turystyce, a za chwilę ta sprywatyzowana turystyka, innego rodzaju turystyka też staje się produktem. Możemy, coś co obserwuję w ostatnim czasie, odejść od prezentowania nowych sukienek i ulec tej potrzebie prezentowania raczej wszystkiego, co jest second handu, prezentować umiar, mówić o tym, nawoływać do świadomego używania przedmiotów i to za chwilę znów zostanie przechwycone. Są przecież takie firmy, które szyją nietanie ubrania wyglądające na te z drugiej ręki, więc to jest niezwykle trudne. Nawet myślę o tym, jak my pisarki jesteśmy biedne, jeśli mogę się tu w naszym imieniu wypowiedzieć w takiej kwestii, zanim będę mówić więcej o twoich książkach, ale pozwolisz, że pozwolę sobie na taką refleksję, która mnie dręczy. Otóż jeszcze parę lat temu często prezentowałyśmy się w mediach społecznościowych, na przykład w sukienkach od projektantek lokalnych. To było ważne i w czasie pandemii zrobiło się jeszcze ważniejsze, bo chodziło o to, żeby popierać, wspierać lokalną produkcję ludzi z ulicy, przy której mieszczą się małe biznesy i tak dalej. No ale za chwilę już nie wolno tego robić, ponieważ wolno już tylko w rzeczach używanych się pokazywać. I my to robimy, ponieważ taki jest nacisk klikalności, tak jesteśmy obserwowane, że jesteśmy pod większą kontrolą niż chyba chciałobyśmy nawet przyznać. I to jest ślepa uliczka, jak mi się wydaje, ponieważ za chwilę się okaże, że po pierwsze porzuciłyśmy te biedne lokalne projektantki i one nie mają pracy, albo że jest jakaś inna jeszcze moda, której sobie w tej chwili nie mogę wyobrazić, która znów nas do czegoś zobowiąże. Mi się wydaje, że w tym tak bardzo traci się już radość z czegokolwiek, że właściwie nie wiadomo, czy jest jeszcze miejsce na prezentowanie jakiegokolwiek poglądu w jakiejkolwiek sprawie. Powiedz, jak ty sobie z tym radzisz? No, tak zwana autentyczność okazała się też być produktem w pewnym momencie, więc to jest straszny kłopot. Ja, jeśli chodzi o media społecznościowe, to mam cały czas coś w rodzaju właśnie love-hate relationship. Jestem po prostu cały czas albo taka, że już się pogodziłam, albo wychodzę z tego i już nie chcę i mnie to zbrzydza. No my jesteśmy w ogóle, zadebiutowałyśmy obydwie w okresie, kiedy już pisarz, pisarka, a zwłaszcza pisarka stała się produktem, kiedy już nie można sobie było pozwolić na to, na co nasze poprzedniczki, czyli na jakieś takie spokojne bycie i nieepatowanie osobą, tylko były książki po prostu. I to jakby było naszą wypowiedzią. A myśmy weszły w momencie, kiedy wydawnictwa stawiały kapitalistyczne po prostu wymagania. Czyli to było tak, że jak napisałam książkę Dziewczyny z Portofino, to ewidentnie dostałam sygnał, że powinnam napisać drugie Dziewczyny z Portofino i coś, co się równie dobrze sprzeda. Jak napisałam Nielegalne związki, to dostałam wiele propozycji, żeby pisać erotyki, także o mały włos zostałabym panią Blanką w tej chwili. Szkoda. Tylko mnie już się temat znudził. No, ale właśnie no tam jest żyła złota i kolejna sprawa, no to jest ta kwestia wyglądu, która zaczęła być niezwykle frustrująca, dlatego że okazało się, że to jest jakiś osobny zawód, czyli należy ten wygląd jakoś eksponować i pokazywać i tak dalej. Także ja mówię, takimi falami to wszystko, oczywiście wpadłam w to jak śliwka w nie powiem co i wszystkie żeśmy wpadły, no bo to jest wybór taki, mamy kredyty, dzieci, wszystko trzeba zarabiać jakoś, no i teraz jak nie będziemy tam, to nie zarobimy, także to już jest kwestia wyboru, ale nacisk rynku jest strasznie silny i na to, żeby się monetaryzować właśnie za pomocą tak zwanego wizerunku, no i tych co roku wydawanych powieści, także jak pytasz, co robić, to mówię, jesteśmy w tym samym po szyję.
No właśnie, jak tutaj stawiać opór, jak to właściwie oznacza kompletne wyłączenie się. Tak, ja też w ostatnim czasie usłyszałam, że wydawca czeka, wszystko ładnie, pięknie, ale wydawca naprawdę to czeka na drugie Bambino. I ja pomyślałam, to już było Bambino i w ogóle może już nie piszmy tych sag rodzinnych, bo przyszedł może czas na inną literaturę. I teraz, no właśnie, przyszedł czas na inną literaturę i myślę, że te twoje ostatnie książki są odpowiedzią też na to, na co przyszedł czas, na co dla ciebie przyszedł przede wszystkim czas. Umówiłyśmy się, że przeczytasz fragment, tak, Rozbójniczek, to teraz jeżeli mogę cię o to poprosić i potem spróbujemy o tej poopowiadać książce. Przeczytam taki fragment, który znajduje się w podrozdziale pod tytułem Zduszony głos z szuflady. Kiedy byłam młoda, wciąż byłam cudza. Należałam do rodziny, szkoły, do jakiegoś niepojętego społeczeństwa z moim płodnym brzuchem i zwierzęcą umiejętnością wykarmienia potomstwa. Do instytucji i konstrukcji. Z moimi kulturowymi zdolnościami do prowadzenia życia rodzinnego, towarzyskiego, zawodowego, sportowego. Byłam cudza i obca samej sobie. Lustro było moim wrogiem. Waga łazienkowa jego sprzymierzeńcem. Atakowały mnie znienacka przypadkowe odbicia w szybach wystawowych. Najwięcej czasu i energii zmarnowałam na udowodnienie, że nie. Że nie jestem głupia, nauczycielowi matematyki. Że nie jestem słaba, bo urodziłam się dziewczynką, ojcu. Że nie jestem zbyt delikatna, by sobie poradzić, mamie, chociaż to akurat okazało się motywujące. Że nie jestem brzydka i gruba, czy też ładna i głupia, rówieśnikom. Że nie jestem żoną, czyli dodatkiem do męża, zwolennikom teorii, że bycie wife jest tożsame ze statutem housewife. Że nie jestem wszystkim tym, co powyżej, wielbicielom szufladek. I te szufladki to jest coś, co szczerze mówiąc jest moim konikiem w tej chwili. O tych szufladkach piszę i do tych szufladek bardzo się nie chcę dać zakwalifikować. A propos właśnie rozmów z wydawcami, to ci tej starszej daty czasami mówią coś takiego, bo ty zbyt wiele robisz rzeczy, to powinnaś się skoncentrować na napisaniu znowu jakiejś powieści. I tu wracamy do motywu rzeki, mianowicie ja się nie chcę dać zaszufladkować, nie chcę wejść w to koryto, które mi proponują wydawcy, dlatego że mnie interesują różne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest też coś takiego XXI-wiecznego, że to flanerowanie pomiędzy gatunkami, czy też flanerowanie takie, żeby się rozwijać, no to jest coś, co jest ciekawsze niż taki beton trzymania się jednej drogi. No ale nadal jesteśmy w kapitalizmie, także to nie daje profitów zbyt wiele. Oczywiście każda z twoich rozbójniczek mogłaby być teoretycznie bohaterką powieści, gdybyś miała taką fantazję, żeby o nich napisać. Ale no właśnie, dlaczego rozbójniczki? Czy to rozbójnictwo, czyli co to oznacza? Bycie niepokorną, bo tu postacie są bardzo różne, od betanek do współczesnych kobiet, do Michelle Obamy, tak? Jeżeli taką, która daje nam pewne wskazówki dotyczące tego, jak postępować, żeby osiągnąć też ten sukces życiowy. Więc są bardzo różne. Każda z nich mogłaby spełnić taki postulat feministyczny, dawny postulat feministyczny, to znaczy dać nam przykład odkłamujący czy też przerywający milczenie kobiet. To są postacie czasem bardzo znane, ale jednak pozostające w cieniu. Czyli właściwie robisz tę książką i tą poprzednią o rozbójniczkach młodszych taką pracę dawania nam postaci kobiecych, które mogą być wzorami. To, czego nie mamy. Nadal tego nie mamy zbyt wiele, kobiety w Polsce przynajmniej, ponieważ uczymy się, czytamy książki, które są przede wszystkim książkami o bohaterskich mężczyznach i uległych kobietach. Ten schemat nadal, tak jak mówisz, szufladki, ten schemat jest wszechobecny. Więc czy rozbójniczki to są rebeliantki? Kto to jest? Co to jest za figura rozbójniczek?
Rozbójniczka, tak jak próbowałam to zdefiniować teraz podczas spotkań autorskich, które między innymi dlatego właśnie z taką intensywnością przed się wzięłam, jeśli tak można powiedzieć, bo chciałam o tym porozmawiać i różne definicje się pojawiały po drodze. Między innymi taka, że rozbójniczka to jest kobieta, która nie daje z siebie zrobić lalki, która nie daje właśnie się zaszufladkować, zrobić z siebie produktu i tak dalej. To jest też kobieta, która myśli niezależnie i która, znaczy na tyle, ile się da, bo oczywiście zawsze jesteśmy produktami naszej kultury, ale jednak nie kupuje wszystkiego jeden do jednego. Także tutaj w tej książce ona ma podtytuł O ważnych kobietach. Ja bym teraz chyba wydając ją przeformułowała O ważnych tematach, tylko że to zbyt dęcie brzmi, także jakoś trudno by mi to było chyba upchnąć na rynku, ale to jest tak naprawdę te rozbójniczki to jest o tematach, które mnie fascynują. I poprzednia córki rozbójniczki była właśnie bardziej o postaciach kobiecych, takim kręgu, który usiłowałam wokół siebie ustawić, który by mnie zapewniał, że jestem bezpieczna w tej swojej niezgodzie na różne rzeczy. Tutaj to są tematy, które do mnie się już zaczęły dobijać i ja je sobie tak jakby upostaciowałam poprzez różne bohaterki. Ale tak naprawdę to te tematy są istotne, czyli tu się pojawia duchowość, czyli opisuje tutaj ruch beginek i takich kobiet, które w XII wieku były najczęściej wdowami po krzyżowcach, ale to były niezależne kobiety, miały pieniądze, już były kiedyś mężatkami, nie chciały jeszcze raz nimi być. Chciały po prostu żyć, pracować spokojnie i modlić się oczywiście, bo to były czasy średniowiecza, to były czasy ruchów innowierców zresztą. I one były na tyle silne, że miewały w miastach enklawy swoje, takie dawało im się wykroić takie bezpieczne jakby gród w grodzie. Beginki w Brukseli właśnie mają swoje, jest jeszcze kościół taki wielki, to jest późniejszy, bo XVII-wieczny, ale jednak on się odwołuje do tej tradycji wczesnych beginek. Wczesnych, które nie były jeszcze wchłonięte przez kościół, no bo to był ruch na tyle inny, buntowniczy, to były dojrzałe, bogate, myślące, najczęściej wykształcone kobiety, więc wiadomo było, że ten ruch nie może potrwać i przetrwać luzem i na dziko. Wiadomo było, że coś się z tym musi dziać, no więc to co się zadziało, to kościół, który je po prostu wchłonął, który im nie zostawił w ogóle pola do osobnego bycia. Ale zanim to się stało, no to we Francji na przykład Ludwik Święty, król bardzo progresywny, co prawda pobożny strasznie, ale progresywny, wykroił im w Paryżu duży kawał miasta, który był ogrodzony. One tam były w miarę bezpieczne, chodziły do pracy, wracały albo pracowały na miejscu i to były beginki właśnie. Także ja nawiązuję do tego, taką jedną z najbardziej znanych beginek była Małgorzata Poret, której los tam opisuje, czyli spalona wraz ze swoją książką, bo napisała przepiękną książkę pod tytułem Zwierciadło dusz prostych bodajże, już nie pamiętam tłumaczenia. I tam po prostu główny postulat był taki, żeby móc modlić się bez pośredników, czyli że każdy człowiek jest częścią, odbicią tego świata i Boga, czy bóstwa, jakimkolwiek by ono nie było i nie potrzebujemy do tego tłumaczy, nie potrzebujemy do tego kogoś, kto nas dopuści albo nie dopuści, albo każe nam odwalać jakąś robotę tam, wbije nas w poczucie winy, bo nie, bo my jesteśmy częścią tego wszystkiego. Napisała przepiękną książkę, rzeczywiście czytałam fragmenty i to jest taka fajna, no, średniowieczna konstrukcja właśnie, gdzie znajdują się upostaciowania poszczególnych głosów, czyli jest pani mądrość, pani cnota, pani dobro i tak dalej, one między sobą dyskutują, to są wszystko kobiety. I ta książka o tyle była, dlatego była popularna, że napisana była nie w łacinie, która była zaporowym językiem i Potokler zresztą używał łaciny, żeby mieć ten swój język specjalistyczny i żeby tłumaczyć wszystko potem ludowi tak zwanemu. Natomiast ona napisała to we francuskim i to poszło w świat. Także ludzie zaczęli to czytać. No i kiedy Kościół się zorientował, że taka jest sytuacja, to zaczął ją ścigać. Ona z tą książką jakoś bardzo ją popularyzowała, także była jeszcze skuteczniejsza chyba niż w czasach Instagrama, bo po prostu zaczęła tą książkę jeździć z nią, objazdy robiła i czytania jakieś takie wspólne.
No ale oczywiście inkwizycja ją dopadła i skazano ją na stos. I w Paryżu nad Sekwaną, na takim bardzo znanym placu, została spalona. Także jest data jej spalenia, to był rok 1300. Jest konkretna data, już nie pamiętam, chyba to był czerwiec. I to jest męczennica, pisarka, która spłonęła wraz ze swoją książką za to, że śmiała powiedzieć, że nie potrzeba nam pośredników po to, żeby się kontaktować ze swoją duchowością. Czy mogłaby być patronką pisarek, zastanowiłam się teraz, prawda? Czy tak by nie mogło się zdarzyć, że pod patronatem jej tworzymy? To jest akurat historia autorki książki. Ale nie zawsze jest tak, że są takie wyraźne materiały, które pozwalają odtworzyć losy różnych kobiet. Faktycznie ta książka jest tak skonstruowana, jak mówisz, to znaczy ona tytuły rozdziałów nazywają pewne zjawiska czy pewne sfery życia, które cię interesują i znajdujesz dla nich przykłady tych postaci kobiecych, kobiet mniej, bardziej znanych, które niektóre są nieznane, ponieważ zostały gdzieś tam właśnie wypchnięte z naszej świadomości i nie patronują nam, a szkoda. Ale są takie rozdziały, w których odwołujesz się, czy próbujesz zrekonstruować myślenie, czy też w ogóle życie po prostu, kobiet, o których wiemy niewiele i które nie mogłyby chyba patronować no właśnie jakiemuś, nie wiem, klubowi czytelniczemu. Myślę tutaj na przykład o bardzo mało jakby wyraźnej, czy też podanej z drugiej ręki w pamiętniku Remera, w tym tej książce wydanej parę lat temu, Miłość z Lupanaru, dziennik intymny wileńskiego adwokata. No, czyli wyczytujesz postać jego kochanki z tego dziennika i właściwie no, postępujesz tak, jak pisarka może tylko postąpić, ponieważ dopisujesz jej to, czego sam autor dziennika no, z różnych powodów, z powodów przede wszystkim swoich ograniczeń poznawczych i tej pozycji, z której pisał, wpisać nie mógł, prawda? Więc ta rekonstrukcja jest też taką fikcją literacką trochę na jej temat. I mam wrażenie, że to się tak w tej książce układa, że niektóre z tych historii mamy udokumentowane, ale jeśli chcemy mieć historię kobiet, to musimy ją sobie też dopowiedzieć i to jest rola pisarska. Tak, to jest taka ciekawa historia, którą wyczytałam w dziennikach adwokata lwowskiego, Romera. On był Michał, zdaje się tak jakoś. No, w każdym razie były to lata 30. i jego kochanką była Łotyszka. Taka młodziutka dziewczyna, którą poznał w Lupanarze, czyli w ówczesnym domu publicznym. Ten Romer miał chyba 30 parę lat, ona miała 20 maksymalnie. No i oczywiście byłaby to fabuła, tak jak z Pretty Woman z Julią Roberts, ale się skończyła inaczej. I to, co mnie w tym wszystkim zaciekawiło, to jest ta jego taka patriarchalna konstrukcja i spojrzenie na kobietę upadłą, jak to się mówi, czyli on ją wyratował w końcu z tego lupanaru, ale tylko po to, żeby uczynić z niej swoją utrzymankę. I z jego właśnie własnych słów wynikało, że ona była potwornie tym upokorzona, przy czym on oczywiście nie rozumiał, skąd się bierze to upokorzenie. I z jego własnych słów wynikało, że ona się chce uczyć, bo ona robiła mnóstwo rzeczy, żeby się nauczyć polskiego, żeby się nauczyć geografii, historii. Ona się czuła w ogóle cudzoziemką na wielu planach, bo będąc Łotyszką nie mówiła po polsku, no tam była innego wyznania i była nie tej klasy społecznej, co właśnie bogaty adwokat z rodziny ziemiańskiej. Także mnie zafascynowało to, jak ona się tam jawi, on ją opisuje zupełnie inaczej. On cały czas widzi jakiś tam stereotyp. Tam są takie maleńkie prześwity, kiedy się okazuje, że coś tam on zrozumiał z jej chcenia czy z jej niechcenia. Ale tak naprawdę traktuje ją cały czas tak jak stereotyp i traktuje ją oczywiście instrumentalnie.
Więc pomyślałam, że to jest jakiś taki rodzaj metafory i że ta postać właśnie Anny Wolberg, dlatego jej dałam, konkretnie ją zawsze nazywam Anną Wolberg w tym tekście, żeby jej imię, nazwisko brzmiało cały czas. Próbuję jej dać też taki głos, który by brzmiał, no ale nie mogę tak do końca jej dawać, bo nie jestem władna, natomiast opisuję ją, wyciągając tam z tych jego notatek jakieś drobiazgi. I wydaje mi się, że właśnie tak jak mówiłaś, no ta rekonstrukcja czasami jest dobudowywaniem, dosztukowywaniem. Ona tak naprawdę zakłada, że my będziemy tam dolepiać swoje. I w Brukseli zresztą w tej książce robię podobnie, jeśli chodzi o córki królewskie. Pozwalam sobie na taką perspektywę 21-wieczną, być może naiwnie, odbierania pewnych zjawisk, które dla tych kobiet nawet nie były pewnie takie bolesne. Nie wiem, może były, może nie były, ale na przykład kwestia macierzyństwa, tego odrywania dziecka od piersi, znaczy w ogóle zabierania dziecka zaraz po urodzeniu arystokratkom, mnie się kojarzy jako jakiś taki rodzaj zbrodni, a tymczasem one chyba tego tak nie przeżywały. No nie wiem, w każdym razie nie ma przekazów na temat tego, żeby bardzo cierpiały. Były wychowane już w takiej wiedzy, że dziecko im zostanie zabrane i że pójdzie do mamki i że przetrwa bądź nie, no bo te mamki, tam też różnie bywało, śmiertelność była wysoka, niemowląt. Także próbuję cały czas rekonstruować i dawać jakiś głos, ale on jest literacki, bo nie mam danych żadnych. No inny nie może być, bo ty to rekonstruujesz, pisarka z dużym doświadczeniem i chyba dzięki temu tak dobrze można poznać te kobiety i pójść za nimi. W Rozbójniczkach istotne jest też to, że ta deklaracja, która tutaj zresztą została umieszczona na skrzydełku, ale która później też się pojawia, czyli zainteresowanie kobietami dojrzałymi. Czyli przejście ku właśnie temu etapowi, o którym się często mówi, że kobiety na nim stają się już niewidzialne, czy też są wymazywane, nie tak interesujące. Temu etapowi, którym albo są jakimiś wiedźmami, tak, wiedzącymi wiedźmami, albo palonymi na stosie wiedźmami, ale w każdym razie znikają z horyzontu. Powiedz, czy przenikasz w tych swoich rozważaniach już na tę stronę niewidzialności i ją odczarowujesz? Jak sądzisz, czy jesteśmy w takim momencie, kiedy czytamy te teksty? Bo ja trochę mam z tym kłopot. Nie umiem dookreślić, czy ta książka mi pozwala już zobaczyć ten horyzont. Choćby dlatego, że jednak bohaterki są w różnym wieku. To nie jest tak, że to jest o kobietach, powiedzmy, właściwie nawet nie wiem, jak to określić, ile musiałyby mieć lat. W różnych epokach piszesz o kobietach z różnych epok. Więc ta granica dojrzałości w każdej epoce jest inna. Dziś nie odważyłabym się powiedzieć, ile to musi być plus, żeby mówić już o tej jakiejś smudze cienia, czy o tym momencie przejścia. Ale czy sądzisz, że jesteśmy w takim momencie, kiedy właśnie to przesuwanie następuje, a tych opowieści jest coraz więcej i takie przeświadczenie, że no właśnie nic nas nie odcina jak nożem od życia społecznego, od szczęścia, że to już staje się naszym udziałem, czy jeszcze daleka droga przed nami? No, myślę, że wbrew pozorom jesteśmy chyba jednymi z pierwszych pokoleń, które mogą nie zgodzić się na tą tak zwaną niewidzialność. Czyli wydaje mi się, że na tyle jakby definiujemy ten na przykład kapitalizm, bo on jest głównym sprawcą tego wszystkiego. Ja myślę o takim kapitalizmie w ogóle do tyłu wręcz, czyli o tym, że kobieta się zawsze traktowała jak rodzaj towaru i że ta młodość i ten kult młodości nie brał się znikąd, tylko z tego, że kobieta jest dobrem w momencie, kiedy jest młoda, czyli kiedy jest właśnie płodna i może te dzieci dać. Także to traktowanie nas jako właśnie takich produktów, to jest taki bardzo wczesny kapitalizm, który zawsze występował w tym, nie wiem, od 2000 lat występuje, prawda? Ale wydaje mi się, że na tyle rozgryzamy już to w tej chwili teoretycznie i na tyle stajemy się sprawcze ekonomicznie, że to się musi zmodyfikować co najmniej, jak nie skończyć. Także ja nie czuję w ogóle takiego zagrożenia. Wiem, że rynek pracy robi coś takiego, że wyrzuca z pracy na przykład kobiety, które są starsze.
To jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej przed wejściem, że kapitalizm jest właśnie takim straszliwym bastionem wstecznictwa i takim okropnym w ogóle miejscem, gdzie ten patriarchat po prostu kwitnie i co więcej, wszyscy to jakoś podtrzymujemy. Nawet nie wiem, wierząc reklamom, które nas odmłodzą, czy kupując właśnie te kosmetyki, no tam opisałam bardzo, bardzo ten łańcuch pokarmowy bardzo szczegółowo. Także nie wydaje mi się, żeby w ogóle tutaj można było mówić, bo mówisz o plus. Nie, to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia chyba właśnie tej dojrzałości i świadomości, że nie na tym polega moja wartość, że to nie o to chodzi, żeby być tym produktem i że już dosyć się nabyłyśmy tymi produktami. To chyba o to chodzi. Zresztą ten serial, o którym mówiłam, w którym gra właśnie Kamiko Tan, tam jest, prawda, pierwszy odcinek jest właśnie o tym, że aktorka tak, musi sobie wstrzyknąć botoks, żeby zagrać w filmie Tarantino, bo Tarantino jest Amerykaninem i widzi kobiety właśnie tak. Jak są gładkie, to widzi kobiety, jak nie, to już nie są kobiety. I ona z tym walczy i Francja już walczy. Jest taki tu motyw w tej książce siwych włosów, który przypomniał mi wiele rozmów z koleżankami na ten temat. I okazuje się, że wszystko ładnie, pięknie, ale ta sfera widzialna jest silniejsza od najgłębszych przekonań o własnej niezależności. Czyli ten kryzys siwego włosa, to coś takiego powiedziałabym, że występuje w życiu kobiet i dla mnie takie jakieś trudne do w ogóle zrozumienia, ale zadaję sobie ten temat. Jedna z moich bliskich bardzo koleżanek powiedziała mi, że w pewnym momencie, że przestaje farbować włosy, decyduje się już na siwiznę, bo ma dosyć tej chemii i tak dalej, chemia nas truje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym przyszła do mnie tak świeżo odmalowana i ja mówię, no ale co się stało? Była już decyzja, przegadałyśmy to, a ona mi mówi, no wiesz, dzieci mi nie pozwoliły. I to mnie niesłychanie zaskoczyło, bo mówimy o nadziei na zmianę w świecie. Łączymy ją często z młodym pokoleniem. Mówimy właśnie, rozmawiamy o tym, że faktycznie miałyśmy rozmowę, nagrałyśmy wcześniej też taką krótką rozmowę na temat feminizmu i rekonstruuję ją teraz. Faktycznie mówiłyśmy o tym, że liczymy na zmianę w młodym pokoleniu, na to, że młodsze roczniki nie będą się zgadzać na wiele rzeczy, na nierówny podział obowiązków, na nierówną partycypację, na ten kapitalistyczny świat, w którym faktycznie my się możemy w domu umówić, sprzątamy porówno, opiekujemy się dziećmi porówno, a rynek pracy powie nam nic z tego, moi drodzy, bo od mężczyzn wymagamy, żeby byli dyspozycyjni 12 godzin dziennie na przykład w korporacji. No i ten dogadany już z nami partner nie da rady odebrać dziecka z przedszkola. Natomiast kobiecie jest łatwiej uzyskać taką zgodę od pracodawcy na wyjście z pracy w chwili, kiedy zamyka się przedszkole. To są realia, każdy z nas takie sytuacje zna. I teraz najbardziej nawet wzmocniona rozbójniczka czeka na to, że młode pokolenie ją będzie wspomagać. Tymczasem okazuje się, to dzieci mówią matce, ty się pofarbuj, tak? Nie chodź z tymi siwymi włosami, bo staro wyglądasz. Albo nie wiem, bo co. Bo właściwie nie wiem, co. No ale znowu ja mam inne doświadczenia, bo w momencie, kiedy sama zaczęłam mieć jakieś właśnie siwe włosy, to pamiętam, że bąknęłam na ten temat. Akurat czytałam tą książkę, która leżała w kuchni i pamiętam, że moi synowie powiedzieli, że broń Boże, po prostu nie farbuj się, broń Boże, bo będziesz wtedy udawała. Także tu jest inne wsparcie. I mam wrażenie, że to się już coraz częstsze robi. Zresztą sama, nie wiem, no, Andy McDowell, która oczywiście była na wszystkich fotografiach, wszędzie się pojawiała jako właśnie ta od przesądów już odeszła i tak dalej. To właśnie dzieci, córki ją do tego namówiły. Także, ale ona ostatnio chyba się znowu zafarbowała, także to jest, tak, to jest trudny temat dla kobiet. No, ja akurat nie mam problemu, bo mi się strasznie podoba ta piosenkarka siwa, Boże, jak ona się nazywa, Patti Smith chyba, która ma taką szopę białych włosów. Wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy kobieta się
jakby zaczyna być bardziej charakterystyczna niż piękna i że mnie się podoba ten model bardziej, że nie to, że ja udaję, że jestem młodsza niż jestem, tylko jestem coraz bardziej sobą i nawet jeżeli zaczynam wyglądać jak stara wiedźma właśnie według tych bajek, to jest fajnie, bo to jestem ja. Także, no nie wiem, to jest moje podejście, ale tak jak mówię, ono nie jest jakieś, nie będę przekonywać nikogo, opisuję go tylko. Myślę o tym, nie wiem teraz, czy to moja amatorska diagnoza kultury europejskiej może nie powinna być wypowiadana publicznie, ale jednak powiem o tym. Otóż jest takie moje doświadczenie sprzed lat, które dotyczy tego takiego no, właśnie kultu piękna, czy terroru piękna, który w Europie Wschodniej jednak jest, czy środkowo-wschodniej, jak się chcemy my określać czasem, ale im bardziej na wschód, tym jest okrutniejszy. I myślę, że kiedy ty mówisz o swoim doświadczeniu jednak zachodnioeuropejskim w taki zdecydowany sposób i o swoich dzieciach tam wychowanych, to opowiadasz nam o czymś, do czego jeszcze nam chwili brakuje. To znaczy wydaje mi się, że my kobiety i w Polsce, a jeszcze bardziej we wschodniej Europie, jakoś bardziej boimy się odpuścić, popuścić, zostać rozbójniczkami. Że nam tutaj potrzeba jeszcze wciąż jakiegoś impulsu do tego, żebyśmy uwolniły się od tych wszystkich ograniczeń, wyszły z szufladek. No bo właśnie, my tu mamy przede wszystkim przykłady kobiet światowych. Gdyby szukać tych polskich rozbójniczek, to chyba jest jeszcze trudniejsza robota. One oczywiście są w tradycji, ale ja wiem, jeszcze bardziej pochowane, zsunięte, gdzieś tam zepchnięte. Mam wrażenie zresztą, że od lat mówimy też, zajmując się twórczością kobiet czy feminizmem, że trzeba no właśnie odsłonić archiwa, wyjąć tam z tych archiwów, znaleźć, odnaleźć, przywrócić, a właściwie jednocześnie zakrzykujemy to, co jest współcześnie. Że jakby pracujemy na te, zamykamy teraz też w tych szufladkach, tak? To, o czym mówiłyśmy, że jesteśmy poddawane takim wymogom sformatowanym, no to w zasadzie też jakoś odcinamy się od autentyczności, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje. I teraz za 50 lat ktoś będzie znów musiał grzebać, żeby odnaleźć jakieś opowieści, które zostały gdzieś tam zepchnięte na tylne półki bibliotek chociażby, bo na przykład nie spełniłyśmy jakiegoś tam wymogu pod tytułem właśnie jakiś sequel Dziewczyn z Portofino po latach. No ale mam nadzieję, że takimi książkami jak Rozbójniczki otwieramy te szuflady. Proszę Państwa, ponieważ dyskusyjny klub książki to nie powinien na tym polegać, że ja tu tylko zadaję pytania, to chcę zachęcić. Bardzo proszę, chętnie oddamy głos. Proszę o pytania, refleksje, do powiedzenia. Zachęcam. Nie, to na pewno masz. Bo zawsze... Jasne, no jasne. Naprawdę, Pani tak. Zajmuje. O matko! I po dwóch tygodniach myślę, że Pani tutaj będzie, więc... Ależ... Musiałam tutaj być. No to na pewno musiała Pani być. Obłędne. Tak, nie no, wspaniałe.
No jeszcze raz, jeśli można, wpiszę pani dedykację dzisiaj. Dedykację na dedykacji. Fantastycznie. No więc właśnie te z przystupą jest tajemnicza sprawa, bo ja ją zaczęłam pisać i to ja właściwie zobaczyłam, usłyszałam nazwisko najpierw. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, naprawdę. To jest bardzo dziwna historia, bo ono gdzieś przyszło. Ono jest tak mocne i takie właśnie z takim przytupem jednocześnie, że pomyślałam, muszę mieć to nazwisko. I wokół tego zaczęła konstruować się historia. I ponieważ właśnie nie wiedziałam, kim jest ta osoba tak dokładnie, no więc ona odbijała świat, natomiast ona jest tam strasznie mocna, co tam zresztą w końcu widać. Nie będę spoilerować, bo nie wiem, czy pani nie. Ale jestem zaszczycona. Miło mi panią poznać. I bardzo bym chciała wpisać jeszcze jedną dedykację. Książki bez dedykacji będą osiągać teraz najwyższe ceny, jak to się mówi. To jest bardzo ciekawe, bo my na zajęciach, o których wspomniałam, próbowałyśmy rozszyfrować. Ja się wcześniej nigdy nie zastanawiałam, chociaż wszystkie twoje powieści czytałam wtedy, kiedy się ukazywały, nawet pisywałam coś o nich, ale nigdy nie zastanawiałam się nad znaczeniem tego nazwiska. Więc próbowałyśmy pokombinować na zajęciach, co to może znaczyć, czy to ma jakiś, żeby się tak zdać na brzmienie, tak? Przystupa, czyli ktoś, kto przystupuje. Prawda? To jakiś rdzeń staropolski tutaj by się pojawił. Tak kombinowałyśmy, a teraz mamy wyjaśnienie, że przystupa to po prostu tak silne nazwisko, że przyszło i przystupiło do ciebie. Tak, tak, to bardzo ciekawe. Niesamowita historia, że pani ma i przyszła z tym nazwiskiem. Cudownie. A jak się żyje z takim nazwiskiem w ogóle? Ciekawa jest. Dopiero od 7 lat, bo to tak. Tak. Jest takie właśnie do powtórzenia. Tak. Powiem jeszcze raz, bo nie zapiszę ktoś, może powtórzyć, przeliterować. A dość rzadkie chyba, bo jak do mnie przyszło, to jakoś tak myślę sobie, Boże, ale nazwisko. Tak. Tak. Mm-hmm. Pytam, tak. A proszę zaspoilerować, czy będzie imię? Kreski, czy to mam? Oj, tam się chyba raz gdzieś pojawiło, tak, ale... Nie ma. To ja ją chyba usiłowałam, chyba tak myślałam, czy by nie dopisać i chyba je sama gdzieś wymyśliłam, ale jednak nie wpisałam do książki. No to jest takie nazwisko, że już trudno by było... A, przepraszam, jak pani ma na imię? Może... To nie był Edyta u mnie. Jest on inną przystupą, ale się cieszę z rodzin przystupowych. To jest, ja zaraz oddam głos, mam nadzieję, że będą następne pytania, ale ujawnię, że kiedy pracujemy na studiach pisarskich nad różnymi tekstami, to problem imion i nazwisk jest jednym z trudniejszych. Bardzo trudno jest znaleźć, tak jak nam powiedziałaś, że nazwisko do ciebie przyszło, to jest jakaś wskazówka. Trzeba się otworzyć na to, co do nas przyjdzie, jakie nazwisko czy imię, bo ja sama też nie wiem właściwie, jakiej udzielać porady. To znaczy mam wrażenie, że nie jest dobrze, kiedy sięgamy po jakieś takie... No po pierwsze nie lubię imion anglosaskich wszelkich, tak? Które wydają mi się takie niepasujące do tych historii, które chcemy opowiadać. Ale właściwie jak to identyfikować z kolei? Czy pokoleniowo szukać w pokoleniu, jakie imiona chodziły w pokoleniu? Czy jak tu kombinować z imionami? Mogłabyś dać taką radę pisarkom tu z nami? No akurat tak się składa, że 3 dni temu prowadziłam warsztaty w Lublinie właśnie na Wydziale Dziennikarstwa Politologii, ale też byli tam ludzie, którzy chcieli pisać. I dokładnie robiliśmy właśnie tego typu ćwiczenia, czyli troszkę na podstawie tego, co zrobiłam z własnym imieniem w Rozbójniczkach. Tutaj opisałam relacje ze swoim imieniem, czyli co to imię Grażyna, które jest w tej chwili synonimem największego obciachu, co ono właściwie oznacza dla mnie. To jest zresztą historia ostatnich lat, bo jak się urodziłam, to jeszcze nie było wstydu, a potem nagle się okazało, że najgorzej to mieć na imię Grażyna lub Janusz, co już mi nie grozi.
I opisałam w książce właśnie relacje z własnym imieniem, idąc szeroko, głęboko i wręcz dochodząc do bohaterki, która mam nadzieję, że ratuje mi reputację, mianowicie Grażyny Mickiewicza, która jest księżną, która jest w ogóle niezależna, fajna i tego. No i ćwiczenia właśnie w Lublinie, które prowadziłam ze studentami, polegały na tym między innymi, żeby przemyśleli sobie i przedyskutowali w parach, jaką mają relację z własnym imieniem. Czy to imię jest dla nich obojętne, czy to imię powoduje jakieś bolesności, czy jest po jakimś upierdliwym przodku, czy jest na przykład wydaje im się byle jakie i takie, które ich w żaden sposób nie określa. I okazało się, że niezależnie od tego, jakie jest imię, nawet jeżeli ludzie się bardzo dystansowali do tematu i mówili, nie, moje to jest zwyczajne, tam Piotrek jestem, czy coś tam, to się potem okazywało, że ta potencjalna zwyczajność tego imienia jakoś boli człowieka i on próbuje coś zrobić, żeby nie być takim zwyczajnym Piotrkiem. Albo Nikola, no miała problem straszny z tym, że właściwie nie wiadomo jak to zdrabniać. To jest też mój problem, nie ma zdrobnienia takiego honorowego imienia Grażyna. Są straszne zdrobnienia i odradzam. Więc pisząc, tworząc jakby, konstruując bohatera czy bohaterkę, może warto sięgnąć do własnych doświadczeń najpierw ze swoim imieniem, zastanowić się, co boli, co uwiera, co nie. I tu jest jakiś trop do tworzenia bohatera, bo to może być po prostu ktoś, kto właśnie ma skojarzenie z jakimś obleśnym wujem i to jest to imię, prawda? To samo imię dostał po tym wuju, a ten wuj jest niefajny. I właśnie to tu jakby bym grzebała. No bo oczywiście pokoleniowe imiona i wybieranie takie z kalendarza też, ale wydaje mi się, że lepiej, żeby to był jakiś związek osobisty z tym imieniem. Ten rozdział o Grażynie powieści poetyckiej Mickiewicza jest zresztą świetny. Można też zobaczyć, jak czytać inaczej literaturę, jak polonistka może czytać inaczej literaturę, więc też bardzo może zachęcić do całego tego zbioru. Proszę bardzo, oddaję chętnie mikrofon. Może są jeszcze pytania, deklaracje dotyczące osobistego związku. Kto lubi swoje tak. imię? Na przykład ręka w górę. O, dużo, a nie tak dużo. A kto nie lubi? Las rąk? Nie, też nie. Kto się pojawi? No to jest ciekawe. Ty lubisz swoje imię? Też mam ambiwalentny związek ze swoim imieniem, bo kiedy byłam dzieckiem, używano mojego drugiego imienia bardzo długo. Później musiałam się przestawić na to pierwsze, tak, bo ono było uważane za niemieckie, więc panie w przedszkolu ani w młodszych klasach szkoły podstawowej nie używały tego imienia, bo to jakoś w związku z tym musiałam się przyzwyczajać. I tak jak mówisz też, ze zdrobnieniem jest kłopot, to są takie właśnie. Ale też bym nie polecała, żeby ktoś dał bohaterom na imię właśnie jakoś tak nie w pełni oswojone. No dobrze, czy jeszcze macie państwo? Krótki, H24 po prostu, czyli 24 godziny. Także on się odnosi właśnie, jakąś aluzją jest delikatną do opowiadania Stefana Zweiga właśnie chyba, czyli 24 godziny z życia kobiety. Ale tutaj będzie 24 godziny z życia różnych kobiet, które właśnie muszą się zmagać z tym problemem przemocy. Także taki rodzaj, bo tam podejrzewam, że w tamtym opowiadaniu, nie czytałam go niestety, tylko gdzieś o nim czytałam, to jest taki opis właśnie życia kobiety, no nie wiem, jakiś taki delikatny, wysublimowany, a tutaj mamy po prostu zmagania co godzina. To na telewizji Arte będzie taka telewizja. Nie wiem, czy tutaj jest właśnie. Tylko zależy gdzie. Ja na przykład mam średnio z Netflixem, także też i z różnymi rzeczami. A ktoś jeszcze? Pytanie? Musisz mieć jakieś zastępcze w tej sytuacji. Na pewno. Chciałam zapytać z perspektywy osoby piszącej, na sali. Mówiła Pani o niechęci też wypadkowania i o raczej chęci do
czy w nowej chęci zmienił się w jakiś sposób pani stosunek do literatury po debiucie? To znaczy, czy to jest to była jakiś moment przełomowy od myślenia o pisaniu do uważania się za to piszącą? Czy może zupełnie coś innego sprawiło, że zaczęła pani częściowo przemyśleć? Jako pisarka? To późno. Ja już miałam kilka powieści i cały czas jakby uważałam, że jestem w połowie pisarką, w połowie dziennikarką. No bo też taka prawda, że trzeba zarabiać, a na pisaniu trochę mniej, więc na dziennikarstwie. Dlatego cały czas miałam taką podwójną nazwę. Może to też wynika z tego, że ja nie lubię się określać jeden do jednego, że nawet teraz określenie pisarka to też nie jest jedyne, także zawsze Inga określiła mnie też jako piszącą scenariusze czy sztuki teatralne i mi to bardzo pasuje. Tak jak mówię, rynek wymaga od nas właśnie takiej pojedynczości, takiego klarownego jednego wizerunku, bo wtedy można go sprzedać łatwo i wydawcy zawsze będą do tego dążyć, żeby ktoś określił się w ten sposób. Natomiast no mnie, tak jak mówię, zależy co wybieramy, bo jeżeli wybieramy życie dostatnie i żeby być na reklamach, tak jak Remigiusz Mróz, no to wtedy musimy pisać cały czas to samo i czuć się pisarzem. Natomiast tak jak mówię, mnie interesuje właśnie trochę takie stanie na różnych rozdrożach i próbowanie nowych rzeczy i głównie pisanie tego, co w duszy gra, no bo to jest, wydaje mi się, czymś, co popycha dyskusję przynajmniej do przodu. Także takie odtwarzanie wzorców narracyjnych, one są oczywiście no, dobre, jeżeli się zaczyna, jeżeli się ćwiczy i tak dalej, ale później, kiedy człowiek już przejdzie przez ten moment bycia opublikowanym, bycia słuchanym i to już chyba nie jest takie, to już jest dość nudne wtedy. Także pisarką, no tak, też jestem. Powiedziałaś, że co w duszy gra, ale ja też myślę, że te książki, dwie, które tutaj nas dzisiaj sprowadzają, to są też takie książki, które jednak nie tylko z duszą, ale też z czytelniczką się liczą. Masz jakiś taki wizerunek, do kogo kierujesz? To jest pytanie banalne, ale ono z warsztatowego punktu widzenia jest ważne, dlatego je zadaję dla nas tutaj właśnie przedstawicieli studiów pisarskich. To jest istotne czy nie? Czy sobie jakoś wizualizujesz, czy sobie jakoś dookreślasz, czy w ogóle to po prostu gdzieś odsuwasz? Bo mam wrażenie, że jednak tu jest taki wpisana ta osoba czytająca. Ty się do niej zwracasz po prostu w wielu miejscach rozbójniczek. Chyba tak. To jest chyba troszeczkę takie do dyskusji. Ten rozbójniczki akurat są tak kierowane, że ja mam ochotę wywołać tym dyskusję, bo tam jest tyle tematów, które się w tej chwili powinny pojawić. Pojawiają się zresztą gdzieś tam, tylko tak mi zabrakło takiego jednego mocnego chwytu do tych różnych tematów, więc dlatego się zwracam, ale wiesz, ja sobie nigdy nie wizualizowałam czytelników ani czytelniczek, dlatego zresztą z takim wzruszeniem obserwuję czasami, kto czyta. Okazuje się, że zmieniają się w ogóle czytający, że dziewczyny z Portofino to jest głównie moje pokolenie, a tymczasem już na przykład rozbójniczki, a wcześniej jeszcze nielegalne związki, to już były kobiety znacznie młodsze ode mnie i mężczyźni zresztą też. Także to tu się cieszę i tutaj wiesz, nie kombinuję, nie mam takiego, nie wiem, nie konstruuję czegoś takiego. Być może to się samo robi, tak jak mówisz, jeżeli jest coś czytelne, to prawdopodobnie wyszło gdzieś tam przede mnie. Rozbójniczkach wydaje mi się to bardzo czytelne, że jednak gdzieś po drugiej stronie widać tę kobietę, która się waha. Tę kobietę, która nie jest pewna, jak postąpić, jak zrzucić te szufladki, tak? Jak wyjść z nich. I w tym sensie no, ja sobie mogę wyobrazić, że to jest jedna z kobiet, które znam i które potrzebują takiej rozmowy po prostu. Że to nie jest jakaś taka zupełnie abstrakcyjna figura, tak? Że to nie jest dla każdego, jak często, czyli, ale raczej dla kogoś, kto poszukuje i że to jest raczej kobieta poszukująca. Mhm. Proszę Państwa, ostatnia okazja do zadania pytania, bo pomału będziemy zmierzać do końca, jeszcze dając czas na podpisanie książek, które można kupić, więc zapraszam.
bardzo mnie wzruszyła ta historia Anny Wolberg, bo ona jest dla mnie taką rozbójniczką cichą, codzienną, bym powiedziała. I myślę, że teraz też tak jest, nie wiem, czy pani się zgodzi, że większość z nas, kobiet, jest takimi cichymi rozbójniczkami i łapiemy się czasem na tym, co można by zmienić w feminizmie w ogóle, w takim podejściu poważniejszym do kobiet. W mojej rodzinie ostatnio złapała się na tym moja siostra. Opowiem historię. Mój brat odtworzył historię mojej rodziny od XVIII wieku, co było niezwykłym wyczynem, ponieważ pochodzimy z rodziny chłopskiej. I na to uderzyło moją siostrę i ja przyznam, że później też o tym myślałam, że w zasadzie to jest tak, to było takie wielkie wow, ale to była rodzina ze strony mojego ojca. A co z rodziną mojej mamy? Czyli też tutaj takie, takie właśnie rozdwojenie jakby i stwierdziłyśmy z siostrą, że dla tej, może nie tyle dla przeciwwagi, co dla sprawiedliwości takiej rodzinnej, należałoby też opisać drugą rodzinę. Tak, tak, tak. No w ogóle też takie definiowanie się mężczyznami, czy też osiągnięciami, to też ze studentami przerabiałam, że najpierw poprosiłam, żeby się przedstawili tak, jak się przedstawiają, żeby dać się poznać nowej osobie, żeby coś o sobie powiedzieć. Tak jak przedstawiłaś mnie troszkę na początku, to było właśnie, że po osiągnięciach, prawda, czyli pisarka i tak dalej. I tutaj lista jest jakichś tam rzeczy, które zrobiłam. Ale pod tym wszystkim kryje się oczywiście kolejna warstwa, czyli rzeczy, których się nie zrobiło lub rzeczy, które się lubi, które się czuje, które sprawiają przyjemność. I tak myślę, jak czasami opowiadam o swojej rodzinie, to myślę na przykład, no tak, mój dziadek był adwokatem, a tam ktoś tam był. I myślę sobie, to idzie po męskiej linii, dlatego że to oni mają te zasługi. W tym zewnętrznym świecie to oni są nazywani tymi zasługami, bo mają, nie wiem, jakiś tytuł, czy mają jakieś wykształcenie konkretne i tego. Kobiety, te dawniejsze, nie mają tego wszystkiego. I trudno wszystkie definiować jako matki, babcie, chociaż do tego się to w rozmowach sprowadza. I wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe, żeby właśnie nazywać choćby imionami, choćby im teraz przyznać imiona, czy jakiś taki rodzaj myślenia, to o czym żeśmy mówiły, nie wiem, literacko czy paraliteracko, jakoś sobie próbować je wyobrazić, żeby w ogóle zaistniały, bo problem polega na tym, że właśnie tak definiowane historie rodzinne, drzewa rodzinne, tak jak pojechałam niedawno do jakiegoś malutkiego muzeum chyba w Kocku i tam zobaczyłam, że rodzina Firlejów jest opisana tylko męskimi postaciami, właśnie imionami, tytułami, no bo to oczywiście były tytuły, ziemie i tak dalej. I tak stoję przed tym, myślę sobie, rany boskie, to jak oni się rozmnażali? No nie było w ogóle tam żadnej kobiety wymienionej. Ale to też jest jakby poza rozmnażaniem. Jeszcze to są osoby, to są ludzie i tutaj jesteśmy wszyscy zubożeni, i kobiety, i mężczyźni, jesteśmy zubożeni o te nieopowiedziane postaci kobiece, bo one nie miały zasług na przykład, no bo nie mogły się wykształcić. Nie widzę więcej rąk uniesionych. Wobec tego bardzo dziękuję i zapraszam Państwa do rozmów osobistych i po autografy.